W tym odcinku wpadłem na bardzo prosty sposób na zarobek na OneBlocku na naszym serwerze n1mc.pl, więc oglądajcie do końca. Dobra, witajcie w kolejnym odcineczku, witam was w kolejnym odcinku z OneBlocka. Jak widzicie, mamy na sobie klatę i mamy troszeczkę dużo kasy. I to dzięki wam, bo widziałem, że gdzieś ktoś musiał mi rzucić klatę, bo ja nie pamiętam skąd ona tu się wzięła i jak ona tu się dostała. Nie wiem. A hajs to, z tego co widziałem, to wy przelewaliście, za co wam dziękuję, bo naprawdę wspieracie tą serię. I dzięki temu, że dzisiaj mamy 26 tysięcy, to musimy przetestować 3 poniekąd sposoby na zarobek. 3, a poniekąd 1, że tak powiedzmy. Zaraz wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. A jak widzicie, też mamy troszeczkę totemów, bo jestem na tym etapie, no gdzie troszeczkę ich się respiło, tych, które totemy dropią. No, mam żelazo. Mamy też kluczy, które zaraz będzie można pójść otworzyć. Ale na początku wam pokażę, co w ogóle chcemy zrobić. Bo tak sobie przeglądając sposoby na zarobki, no to wejdźmy sobie w sklep. I tak, mamy rudy. Tutaj tak średnio nam będzie zarobić. Bloki, no był śnieg, ale śnieg sobie powiedział papa i mnie nie ma, no i se poszedł. Więc to też nam odpada. No jedzonko też tak średnio, wydaje mi się. Wygląda to następująco. Mamy potato, carrot i sugarcane. 3 rzeczy mamy, tak. Wydaje mi się, że te 3 rzeczy sobie kupimy. Ustaw na 64. O kurna, nie, a dobra. Jak inwestować? No to inwestować. Potwierdź, kupujemy. Dobra, i kolejną sprawą będzie carrot. Też marcheweczki skupujemy. Stack. Jak najbardziej. No i teraz jeszcze zostało nam sugarcane. Próg na 10, nie tyle, głąbie. O, żeś Kasper, jesteś upoś. I mamy, przyściutko. Dobra, i tak, situation wygląda następująco. Musimy zebrać potrzebne nam materiały. A potrzebne nam materiały to będą, co? Dirt. A tu mamy jakiś dirt, okej. Tu też mamy. Ja sobie troszeczkę tak kupię, bo go no niestety mało mamy, mało. Co tak drogi, czekaj. Porąbało, poczekaj. No dobra, niech będzie. Bardzo ważne, przedłużyliśmy dla was przeceny na naszej stronie n1mc.pl, gdzie są dostępne przeceny do minus 50%, więc warto skorzystać z okazji. Dodatkowo na serwerze do 20 grudnia trwa konkurs na najładniejszą wyspę w klimacie świątecznym na trybie OneBlock. Do wygrania są naprawdę ciekawe nagrody. Za pierwsze miejsce możecie wygrać 200 zł, za drugie 100 zł, natomiast za trzecie 50 zł. Wydaje mi się, że warto wziąć w tym udział. I dobra, i teraz jeszcze potrzebujemy staka piasku, a piasku chyba powinno tyle być. O, nawet więcej tu jest, dobra. No i gicior. Musimy jeszcze wodę sobie załatwić. Czy ja mam tu wodę jakąś? Miałem wodę chyba. Kojarzę, gdzieś miałem wodę. A co ja z nią zrobiłem? Ty. O, jest woda. Nie. Ty, wody nie ma? What the się dzieje, woda, ty. Wodę nam wciągło. Nie. Ja jej przypadkiem wtedy nie załatwiam. Oj, gdzie jest woda? Kajże się z woda, ty. Nie. Wodę nam wciągło. A, wiem jak to zrobiłem, poczekajcie. To był przecież głąbie lód. Tylko ja mam je. Nie. Teraz robimy tak. Dobra, cyk. No i cyk. Dobra, mamy podstawowe rzeczy. I teraz przydałoby się zrobić. Ty, co jest? Many! Co ty się tam z... What the shit? 9 tysięcy na to wydaliśmy. No, jak to się nam nie zwróci, to będzie mi smutno, ale wydaje mi się, że powinno nam się to zwrócić jak najbardziej. Zaraz będzie też można w ogóle na rynku coś powystawiać. Dobra, teraz trzeba się zabrać za rzecz taką, żeby to wszystko tutaj rozłożyć. Ten dir cały, piasek. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, pozostało nam teraz tylko ziemniaki i marchewki zasadzić. I oczywiście zróbmy dla tego, jakby inaczej, diamentową motykę. To gdzieś święta nasza motyka, jak nie pierdyknie szybciej. Dobra, i lecimy. Mam sobie takie tutaj pola zrobione. Po jednej stronie chciałbym chyba zrobić marchewki, a po drugiej po prostu stronie zrobić potato. Jak zwane ziemniaki. Czy na tym w ogóle da się zarobić, co nie? Czy to jest coś, po co warto iść, czy jednak lipa i nie ma sensu tego robić? To się okaże później. Już tutaj, jak widzicie, cinę zasadziliśmy. Teraz, tak jak mówię, tylko zostały nam ziemniaki i marchewki, więc lecimy. Cyk, cyk, cyk. Troszeczkę za duże miejsce, ale dobra, okej. To żaden problem. Idź mnie stąd. Untake. Antoni, proszę mi potem tu nie łazić, bo się będę denerwował, jak mi tu nie rób. Teraz będę musiał chyba je gdzieś wszystkie przenieść, zrobić jakąś im zagrodę. Bo ja tutaj widziałem, mam, dropła mi gdzieś, o, lina, mamy linę, no dobra. Czekajcie, to zróbmy sobie płotki, stack. No dobra, lecimy, let's go. Drogi ten biznes, drogi. Już jutro zostanie wprowadzony pierwszy update na OneBlocka. Dodane zostaną skille, bossy oraz kilka innych ciekawych dodatków. Oprócz tego, w godzinach od 17 do 19 codziennie będzie włączony boost prac. A więcej dowiecie się już jutro, więc koniecznie wbijaj jutro na OneBlocka. I to bym zrobił chyba tutaj, damy jedno odstępu. Zrobimy pyk, pyk, pyk. I tak tu jakoś się rozłożymy. Pyk, 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 pyk. I tu będzie jeszcze jedno, czekajcie, pyk. O, i pyk. W ogóle teraz dużo hajsu też zarabiamy z tego, że ja po prostu buduję, co nie? Fajną pracę sobie wziąłem, bo nie było głupie. O, widzicie, widzicie? To było mądre. Więc tak, bierzemy najpierw króweczki. Chodź, chodź, chodź. Dobra, cyk, najpierw tutaj zamykamy, czekajcie. Musimy nabyć jeszcze furtki. Jak się robią furtki? Furtki się robią na odwrót, co nie? Tak. Czyżby? Pamięć mnie nie zawodzi? Pamięć mnie nie zawodzi. Dobra. Dobra, co my tu kolejnego mamy?
O ja pierdzielę, tylko to jest dużo, czekajcie. Tu była jeszcze gdzieś świnka. Dobra, to rozłożymy sobie tak, że te takie wszystkie jakby jedno. O ty, no nie skacz tam, byku. Chodź tu. No, dajesz, Antek. Pięknie, pięknie. Dobra, też chodź. No, ty nie masz wychodzić tam, co ty robisz? O, pięknie, pięknie. No nie wychodź. No nie wychodź, głąbie. No, idź mi tam, tam, dalej. Czekajcie, muszę tu dalej. Co one w ogóle tak się tu zebrały, ty? O, o, idą, 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 no. No chodź, nie, bo ty. A, mi denerwujesz. Lama. Nie utrudniaj. O, jest. Nie. O, jednak tak. Dobra, jeszcze teraz ty. Pięknie. No, właś. Szybciej. Bo wyjdą, co ty robisz? Dobra, teraz tylko ty. Pięknie, pięknie. No, no, bosuj się, kurna. Pięknie. Nie, nie. Nie, no chodź, szybko. O, jest. O, dobra, dobra, opanowane, lamy opanowane. Judupia, wy ciężkie jesteście, no. Trudno, no trudno to z wami jest, wam powiem. A co to ja zrobiłem? Ej. O, chodź. Cześć, 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 no. Dobra, co nam jeszcze zostało? Tu krówki. Ja z tego poniekąd mogę teraz zrobić zwykłą krówkę. Mogę po prostu ostrzyc i będziemy mieć zwykłą krówkę. Możemy je później rozmnażać sobie fajniutko. To też kolejny zarobek mamy, co nie? A po prostu jedzonko dla. O, ja pierdzielę, was tu jest. Dobra, wy to po prostu będziecie, okej? Wyście chyba nie będziecie tak ruszać. Przynajmniej się to naprawdę podobać. Jeszcze w ogóle mamy 17 tysięcy, które przydałoby się jakoś, że tak powiem, coś za to kupić i można na tym zarobić. Tu musi. O, ty, ja się przestraszyłem, krowy by mi wciągło. Ale byłyby dymy. Czekajcie, możemy je porozmnażać. Czy ja. Ale czy ja mam. O, mam! Mam highballe. Nie tak, nie tak. Dobra, mamy. A świnki jakby musiał mieć carrot. A ja nie mam marchewki, widzę tu chyba żadnej jeszcze. Dobra, to niech one tu rosną spokojnie. Niech tu też trzcina sobie spokojnie rośnie. A ja wam teraz dam pewne emocje, bo pójdziemy. Co zrobić? No co zrobić? Otworzyć skrzynkę, a przy okazji jeszcze odebrać adwent. Pamiętajcie o tym adwencie, żeby sobie odbierać. I oczywiście o tym, że promocje dalej trwają na stronie n1mc.pl. Idziemy sobie na spawna. Dobra, odbieramy adwencik. Mamy dzisiaj siódmy? Ósmy, co ja gadam? Ósmy. I mamy epicki klucz. Ty, jazda, dobra. Ostatnio nam coś fajnego dropnęło z epickiego, więc może teraz też będzie jakaś fajna szansa. Więc dobra, let's go. Ciśniemy ze skrzynką rzadką. Błagam, żeby coś cennego, jakiś spawner, ja bym się cieszył. I? Po co ty gadasz, ty? Ale budki też są OP. Ej, to mi się podoba. Dobra, ty. No i teraz czas przejść do epickiej skrzyneczki. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. I? Co to będzie? Beacon? Beacon? No dobra, czyli mamy cały secik już, ty, patrzcie. To mi zaczyna się podoba, mamy już cały secik. Ty, naprawdę fajniutko, więc polecam dzisiaj odebrać epicki kluczyk z adwentu. Naprawdę? Możecie na tym skorzystać. Dobra, my dzisiaj poszukamy od najniższej ceny coś fajnego może. Ja musiał tak już mocną inwestycję zrobić, co nie? Mam 17 tysięcy do wydania. Więc pytanie, co byśmy mogli to zrobić? Na co mogłyby pójść te pieniądze? Kurde, ja bym ten set sprzedał? I don't know, I don't know. What? Co ty gadasz? Ty, czekaj. Widzę, że tu siekiery fajne są. Ty, siekiery można wykupić. To nie będzie jakaś inwestycja, w sensie inwestycja w nas. Zarobić na tym, no poniekąd nie zarobię, ale z drugiej strony... Można powiedzieć, że zarobię jakimś sposobem. Tak to chyba mogę ująć. Chyba, że ja ten set sprzedam, bo set i tak mi się teraz, no nie przydaje, szczerze mówiąc. Ale mam teraz dylemat, ty. To będzie chyba nie głupie, dobra. To wystawiamy wszystko. Te dwie, cztery rzeczy. Poniekąd to też mogę tak wstawić po tej samej cenie. Bo to jest Unbreaking 3, a tu jest Unbreaking 1, ale netherite'owy, więc ja bym to wystawił po takiej cenie. Rynek, sell, 7,5. 7,5 nawet dajmy. Na chwilę obecną nie potrzebny nam secik. Musimy jakoś zainwestować. Po prostu pieniądze, jakieś rzeczy posprzedawać, które mamy, żeby na nich po prostu wyjść na plus. Na chwilę obecną musimy obrać taką taktykę, że będziemy sprzedawać jakieś itemki, które mamy, będziemy zdobywać, żeby po prostu minionki zdobywać, co nie? Żeby kupować kolejne minionki. No bo jak pierwsze minionki uda się kupić, to już później pewnie żaden problem to nie będzie. Tak mam przynajmniej nadzieję taką. Tak jak już teraz sprzedajemy rzeczy, no to mi się na chwilę obecną teraz też totemy nie przydadzą, więc weźmy wszystkie totemy, które gdzieś mam. Czy ja to już jakiś totem właśnie mam? Czy to są wszystkie? Cztery totemy. I one po ile chodzą? To jest też pytanko. Najtańsze po ile tu chodzą? O, po 1000, 4000? No dobra, zawsze coś. Rynek sell, nawet się nie zastanawiamy, 1000. Albo 1500 możemy wystawić. Może zejdzie, a może nie zejdzie. Kto wie, wystawiamy, cyk i cyk.